czasie procesu, który wiadomo, że skończy się skazaniem Jezusa na śmierć, nasz Pan spotyka się nie tylko z Piłatem i z innymi, którzy go oskarżają, najwyższymi kapłanami, ale jest kierowany też do Heroda. Herod był człowiekiem żyjącym bardzo płytko. Dla niego liczyła się tylko zabawa, pieniądze, uciechy, cudowności. I Herod bardzo chciał się spotkać z Jezusem, ale właśnie na tej płaszczyźnie cudowności. Chciał zobaczyć jakiś cud, chciał zobaczyć coś nadzwyczajnego, chciał zabawić swoje towarzystwo przez Jezusa. I Jezus się spotyka z takim biednym człowiekiem, z takim Herodem, żyjącym na takim płytkim poziomie. I zobaczcie, że w tym spotkaniu z ust Jezusa nie pada żadne słowo. To jest jedno z niewielu spotkań, w których Jezus się zupełnie nic nie odzywa. Ten oczekuje, coś tu mu obiecuje, zachęca, mobilizuje. Zrób coś, pokaż nam jakiś cud, uczyń. Jezus nic. Nie powiedział żadnego słowa, nie wszedł z nim w dialog. Dlaczego? Bo oni byli zupełnie na innych poziomach. Herod na poziomie uciech światowych, na poziomie bardzo płytkim. Jezus na poziomie prawdy, na poziomie prawdziwego, realnego, rzeczywistego życia. Jeżeli ty chcesz się spotkać z Jezusem, wejdź na ten poziom. Wejdź na poziom prawdy. Spotkaj się z Jezusem twarzą w twarz, a dojdzie do dialogu. Jeżeli będziesz pochopnie podchodził do modlitwy i rutynowo traktował modlitwę, nie spotkasz się z Jezusem. Jeżeli w rozproszeniach będziesz odmawiał pacierze, nie spotkasz się z Jezusem. Jezus jest głębiej. Wycisz się zatem. Uświadom sobie, kim jesteś. Stań w prawdzie, a wtedy spotkasz Jezusa.